Dzisiaj mamy kolejną edycję pod tytułem Drzwi otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie będziemy oprowadzali mieszkańców Grudziądza po naszych obiektach, między innymi po kwaterach z Danielami, ale też po tutaj całym obiekcie centrum. Puścimy film edukacyjny dla mieszkańców, gdzie zobaczą, na czym polegają te podstawowe różnice tych jeleniowatych i zobaczą, że sarna nie jest faktycznie żoną jelenia, a dodatkowo też będziemy wykonywali pudełka takie ozdobne, gdzie wykorzystamy pudełka po butach i je ozdobimy i będą mogły być wykorzystywane w naszych gospodarstwach domowych. Dowiedzieliśmy się, jaka jest różnica między jeleniami, sarnami i danielami. Przepiękne daniele dzisiaj, które nas zafascynowały. W ogóle jesteśmy tutaj pierwszy raz, także nie miałyśmy w ogóle tej okazji wcześniej przebywać. Także bardzo dużo dzisiaj odmian danieli jeleniowatych, także bardzo fajne przeżycie. Najlepiej, kiedy coś w praktyce, czegoś w praktyce się uczymy, a nie tak na takiej zwykłej, standardowej lekcji. Powiem szczerze, tutaj jednak zawsze na żywo to jest przeżycie, spotkanie z przyrodą, można dotknąć, zobaczyć na żywo przede wszystkim, także no, wrażenia niesamowite. Każdy event, który organizuje Centrum Edukacji Ekologicznej, ma na celu edukowanie społeczeństwa, przede wszystkim najmłodszych. Dlatego też dzisiaj przedstawimy im Daniele. Będą mogli mieszkańcy Grudziądza zobaczyć Daniele w porze właśnie takiej wiosenno-letniej, gdzie byki nakładają już poroże, mają nałożone, ale też przychodzi ten czas wycierania poroża. Daniele zmieniają również suknię, czyli zmieniają sierść na letnią, ale też zbliżają się do rzucania młodych. Roczny kalendarz Centrum Edukacji Ekologicznej jest bardzo bogaty. Dzisiejszy event to jeden z licznych. Najbliższy po tym evencie dzisiejszym to spacer z leśniczym, spacer o świcie. Jest to nietypowy spacer, gdzie zbieramy się o 3 nad ranem w lipcu i spacerujemy po lesie czy też nad Wisłą. Wszystkie informacje o naszych wydarzeniach znajdują się na naszym Facebooku, także Instagramie, ale też oczywiście na naszej stronie internetowej. Zachęcam Państwa do odwiedzania tych właśnie chociażby portali społecznościowych, a naszej strony. Tam dostaniecie wszystkie informacje na temat Centrum Edukacji Ekologicznej.